Z okazji jubileuszu 600-lecia Sztumu oraz parafii świętej Anny przygotowano specjalne wydarzenie. Koncert orkiestry kameralnej Progres Tczewa połączony z muzyką organową. Zagrano m.in. utwory Vivaldiego i Bacha. Koncert był też hołdem dla sztumskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, znanego m.in. z kompozycji organowych. Nie trzeba dodawać, że publiczność sztumska, która zresztą zajęła wszystkie ławki i kościoła świętej Anny, była zachwycona. Dała zresztą temu wyraz poprzez głośny aplauz i owacje na stojąco. Sądzimy zatem, że nie będzie to ostatnia wizyta czeskich muzyków Sztumu. Szanowni Państwo, mówi się, że organy to orkiestra. I teraz będziemy mieli okazję ocenić, czy rzeczywiście jest to prawda. Bo wystąpi dla Państwa orkiestra kameralna Progres pod batutą swojego założyciela, dyrygenta artystycznego Szymona Morusa. Szymon Morus, dyrygent Orkiestry Kameralnej Progres. A czy już wcześniej koncertowaliście w Sztumie? Jak wam się Sztum podoba? Sztum nam się bardzo podoba. Ja bardzo często tutaj bywałem w dzieciństwie, ponieważ mam... mój tata pochodzi z Kwidzyna i bardzo często w drodze właśnie tam zahaczaliśmy o Sztum. Mamy też tutaj znajomych. Graliśmy w takim składzie po raz pierwszy. A jeśli pamięć mnie nie myli, rok albo dwa lata temu graliśmy również koncert plebiscytowy tutaj w Sztumie, tylko w małym składzie. Kwartet smyczkowy Orkiestry Kameralnej Progres plus solista. A zawsze macie na waszych koncertach tak wypełniony właśnie kościół po brzegi? Nie zawsze, dlatego tak bardzo doceniamy to, że publiczność no właściwie w ponad składzie, tak, w nadkomplecie odwiedziła nas podczas dzisiejszego koncertu i to jest dla nas zawsze, bo wyciąga nas dodatkowe pokłady energii. W jaki sposób pan dobierał z orkiestrą repertuar na jubileusz 600-lecia Sztumu? Na ten szczególny koncert kluczem doboru programu był kompozytor. Racja, oczywiście chodzi o Feliksa Nowowiejskiego, który przed laty tutaj właśnie koncertował, więc kluczem był właśnie ten kompozytor, jego twórczość, a jeśli Nowowiejski, to organa. Jeśli organy, i właśnie tą drogą ten repertuar uzupełniliśmy o utwory, w których orkiestra mogła sama pokazać swoje możliwości, a później wespół z instrumentem koncertującym organami. Czy często Państwa orkiestra współgra z organistami? Nieczęsto, ale zdarza nam się występować również z solistami grającymi na tym instrumencie. Czy zdarzyło się już Państwa orkiestrze uświetniać podobne uroczystości? Występujemy uświetniając różne uroczystości, naprawdę przeróżne. Otrzymujemy wiele propozycji i zgodnie z odpowiednią rangą tej imprezy, z tematyką, proponujemy organizatorowi konkretny program. Taką orkiestrę, którą wy reprezentujecie z organami kościelnymi? To jest jeden z elementów naszego artystycznego życia, prawda? Koncertowanie solo w dużych zespołach i koncertowanie z instrumentem solowym. Z organami występujemy od czasu do czasu. Jest to problematyczne o tyle, że musimy być blisko siebie. No więc nie jest to bardziej problematyczne niż zgranie innych instrumentów z orkiestrą, tak w skrócie można powiedzieć.
TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.